Czy gdy dołączałeś do obsady M jak Miłość, spodziewałeś się, że ta rola Marcina Chodakowskiego przyniesie ci taką popularność i tak cię wywinduje? Wiesz co, nie. Ja to przyjąłem jak każdy inny projekt. Wtedy byłem bardzo młodym aktorem. Przed 30 jeszcze, teraz już jestem przed 40. I wiesz co? To miało być 3 dni w miesiącu, tak podpisałem umowę i ogarnęliśmy to. Myślę, że producenci też dali mi szansę tam jakąś. Ja to też wykorzystałem, też jakby wtopiłem się w historię rodziny Mostowiaków. Moja postać została polubiana przez widza, a też z jednej strony też nielubiana, więc jakby budzi cały czas emocje, ona się rozwija. Ja bardzo lubię ten serial i nie zamierzam z niego rezygnować, bo dużo się tam rzeczy nauczyłem, które wykorzystałem też w innych produkcjach, a w innych produkcjach czegoś nauczyłem, to wykorzystałem w M jak Miłość i starałem się to rzeczywiście, żeby się nie zatrzymać, tylko się rozwijać, bo to było dla mnie ważne. To po prostu tam jestem i czerpię jakby wszystko z każdej sceny. I mam to szczęście, że scenarzyści piszą tak, dla mnie fajnie, że mi się to podoba. I też jesteśmy w jakimś kontakcie ze scenarzystami, co u nas w Polsce też jest nowością, bo czasem tak scenarzysta napisze i po prostu później dobierają aktora. A tutaj też tam rzucam jakieś pomysły i scenarzysta albo to bierze, albo tego nie bierze. Ale jest dialog jakiś i to jest super, bo to jest praca twórcza, mam z tego ogromną przyjemność. No nie dziwię się, bo twój wątek z Izą to jest po prostu petarda wśród widzów. To jest coś, co chyba ich najbardziej rozgrzewa do takiej czerwoności. Więc dodać, kiedy Marcin stanie z Izą na ślubnym kobiercu, bo wszyscy się o to dopytują. Kurczę, no nie chciałbym państwa zawieść i psuć tych wszystkich emocji, więc nie mogę powiedzieć, bo to nie będą państwo oglądali. Zresztą ja jestem tam, podpisuję klauzulę poufności o tym, co się będzie działo w serialu, ale mogę powiedzieć, że emocji na pewno nie zabraknie i że już wkrótce znowu może będzie dobrze, ale znowu będzie coś. I to o to chodzi, żeby dozować te emocje, więc ja w dalszym ciągu cały czas zapraszam państwa przed ekrany telewizorów na serial M jak Miłość. Czyli pewnie znowu jakaś nowa, piękna kobieta pojawi się w twoim życiu i wszystko się skomplikuje? No Marcin razem ze mną się już trochę starzeje, jest już też przed 40, więc priorytety faceta, który jest grubo po 30, trochę się zmieniają i raczej ze scenarzystami ciągniemy ten wątek w taki sposób, żeby Marcin jednak już dojrzał, ale w dalszym ciągu był rozrabiaką i tym bad boyem.